Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie mam siły, ale jeszcze jedną rzecz zrobię. Znasz to uczucie? Kiedy po całym dniu ciężkiej pracy żyjesz nadzieją odpoczynku, wyskakuje jedna rzecz. SMS od żony, żeby zrobić po drodze zakupy. Zapomniane zadanie, które nie może czekać. Telefon od przyjaciela, który potrzebuje natychmiastowej pomocy. Wiesz, że już jest ciężko, ale także wiesz, że nie możesz zawieść. I wtedy mówisz sobie, jeszcze to. W jakim momencie dzisiaj się znajdujemy? Uczniowie wrócili z misji pełni podekscytowania i chwalą się, co Bóg zdziałał przez nich. Są nabuzowani i radośni, ale zmęczeni. Jezus to dostrzega, dlatego mówi, pójdźcie na miejsce osobne i odpocznijcie nieco. Sam też jest po długim nauczaniu. Przeżył śmierć Jana Chrzciciela. Wsiadają do łodzi i odpływają. Już na drugim brzegu doświadczają drżebień. Tłum ludzi oczekuje na naukę i przewodnictwo. Są bowiem jak owce nie mające pasterza. Odpoczynek jest ważny. Jezus o tym wiedział i chciał zapewnić sobie i swoim uczniom odpowiednią regenerację. Ale również wiedział, że jeśli ktoś liczy na jego pomoc, nie może go zostawić. Odwołując się do dzieła stworzenia, można powiedzieć, że Bóg też odpoczął siódmego dnia. Lecz odpoczynek ten był pełen kontemplacji nad dziełem, którego dokonał. Było to cieszenie się z tego, co zostało osiągnięte. Tym samym pokazał nam ludziom, jak ważne jest dostrzeżenie tego, co jest wokół nas. Ważne są rzeczy, wydarzenia, ale przede wszystkim ludzie. Unikając sytuacji, żeby nie utopić się w swojej pracy, należy zadbać o swój czas na modlitwę i pogłębianie wiary. Kiedy apostołowie opowiadali Jezusowi o dokonaniach, widzimy, jak ważna jest komunikacja. Dialog wypływający z serca, opisujący nasze działania sprawia, że spotykamy oczekującego na nas Boga, który pragnie spotkać się w naszym zmęczeniu. Odkrył to także święty Augustyn. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Odpoczynek w Bogu działa jak znieczulenie. Koi, uspokaja. Spotkanie z Jego miłością porządkuje nasze serce i myśli. Uczniowie Jezusa odpoczywają przy Nim. Może ten czas przeprawy na drugi brzeg nie był zbyt długi, ale oni powrócili do źródła. Przebywanie z Jezusem, cieszenie się Jego bliskością, słuchanie Go i doświadczanie Jego przyjaźni i miłości sprawia, że oni odzyskują siły. I dlatego mogą podjąć się dalszej służby dla ludzi. Norwid napisał, że odpocząć oznacza począć na nowo. A to oznacza, że mamy poznawać Chrystusa, uczyć się Go, towarzyszyć Mu i odzwierciedlać Go w swoim życiu, by samemu zaczynać na nowo żyć. Trzeba spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, jak wygląda nasz kalendarz. Czy mamy w nim jakieś puste pola, które pozwolą nam na odpoczynek, albo chociażby na normalny posiłek bez pośpiechu? Jeśli nie, to trzeba czasem rzucić na luz, bo organizm też ma swoje granice. To ważne, choćby wielu mówiło, że to strata czasu. W tych sytuacjach należy spotkać się z Bogiem. Jeżeli porozmawiamy z Bogiem, jeśli nasze serce odpocznie w Nim, jeśli pozbędziemy się bezsensownych napięć, wtedy zobaczymy lepiej znaki obecności Boga. Jak to zapisała święta Teresa z Awila, jeśli nie jest się z Bogiem lub dla Boga, nie ma odpoczynku, który nie męczy.